I ludzie z tego okręgu, z tych trzech powiatów byli no niezwykle doświadczeni. Bo tak, rozpoczęła się wojna i zaraz 17 września. Na naszych terenach to było wielkie zamieszanie, ale nie tylko zamieszanie, ale wielu ludzi wtedy zginęło. Potem się chwilę jakby to ustabilizowało i 22 czerwca 41 rok w mojej miejscowości zginęło prawie 70 osób, kiedy rozpoczęła się wojna Niemców z Rosją sowiecką. Przechodziły fronty, palono wsie, rozbierano domy do budowania bunkrów. I tuż przed obławą augustowską większość tych ludzi wróciła z wygnania. Byli kilka miesięcy na wygnaniu po kilkadziesiąt kilometrów od swoich domostw. Oni przyszli skrajnie wyczerpani, nie mający tutaj nic, żeby się zagospodarować. Próbowali jakoś ogarnąć domostwa. Dzieci, mimo że były to miesiące wakacyjne, poszły do szkoły, żeby nadrabiać ten czas stracony. I przyszło następne doświadczenie. Także patrząc na to jakoś całościowo, to ta ostatnia gehenna jeszcze bardziej nabiera, powiedzmy, tego mrocznego wyrazu. Ekscelencjo, dziękuję bardzo serdecznie. Może poproszę teraz księdza dyrektora, by parę słów powiedział o sposobach uczczenia tej 50., 65. rocznicy obławy augustowskiej i o tym, jakie są inicjatywy duszpasterskie z tym związane. Już za 10 dni będziemy przeżywali główne uroczystości 65. rocznicy obławy augustowskiej właśnie w Gibach, gdzie jest krzyż, pomnik, czy jak mówimy, symboliczna mogiła ofiar obławy. I 17 lipca odbędzie się najpierw w hotelu Warszawa w Augustowie spotkanie z autorami książek wydanych przez IPN. Natomiast w Gibach o godzinie 17 mamy już ogólny polski zlot harcerzy, a o godzinie 21 odbędzie się czuwanie młodzieży harcerskiej i oazowej, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast 18 lipca o godzinie 12 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji ofiar obławy augustowskiej. Będzie ona celebrowana przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Jerzego Mazura, biskupa Ełckiego, z udziałem też kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry. Bezpośrednio po mszy świętej będą wystąpienia przybyłych gości, apel poległych i złożenie wieńców. I po uroczystościach też zapraszamy na agapę. Msza święta będzie właśnie o godzinie 12. W ten sposób chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli w obławie augustowskiej, ale też jest właśnie ten drugi wymiar wołania o prawdę, gdzie znajdują się doły śmierci, bo nie możemy mówić o mogiłach, bo to są doły śmierci. I też, żeby ta prawda dotarła właśnie do młodego pokolenia, żeby pamięć nie zatraciła się. W związku z tym, oprócz tych głównych uroczystości, które odbędą się w Gibach, mieliśmy niedawno w czerwcu piękne sympozjum w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Suwałkach. Było zgromadzonych 500 osób, szczególnie młodzież i też zaproszeni goście. Były naprawdę bardzo budujące konferencje, wykłady skierowane szczególnie do młodzieży, żeby tę prawdę przekazywać, ale też i wystąpienia świadków, także obecnego wśród nas księdza prałata, który przekazywał właśnie świadectwo tego, co się stało właśnie tego pamiętnego lipca.
Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu z nami, do udziału w audycji. Jak zawsze numer telefonu 657-00-11 dla północy Polski, 657-00-12 dla południa, dla telefonujących z zagranicy 657-00-13 oraz 657-00-14, numer kierunkowy 56. Pan doktor chciał coś jeszcze dopowiedzieć a propos tego, co mówił ksiądz biskup? Tak, to znaczy tutaj były poruszone jeszcze takie dwa wątki. Myślę, że bardzo istotną sprawą jest to, o czym ojciec wspomniał, o tym strachu. O strachu przed tym, żeby mówić o ofiarach obławy augustowskiej. Taki film pana Petryckiego, który powstał właśnie, który opowiada pierwszy o obławie augustowskiej, nosił taki znamienny tytuł, ale czy o tym wolno mówić? I to właśnie była taka myśl, która w głowach tych najbliższych osób, najbliższych tym zaginionym cały czas trwała. Ogromna rola tutaj Społecznego Komitetu Poszukiwań Ofiar Obławy Augustowskiej. To był komitet, który powstał w roku 87. U schyłku komunistycznych rządów w Polsce i szczerze mówiąc, jak sami członkowie tego komitetu przyznają, był trochę skierowany przeciwko władzom komunistycznym, żeby zadać im niewygodne pytanie. Dopiero z czasem zaczęło się okazywać, jak wielka tragedia w tym czasie się rozegrała i właśnie ten komitet poszukujący ofiar obławy augustowskiej zgromadził pierwszą dokumentację na ten temat. Ta dokumentacja naprawdę trudna do przecenienia. To był rok 87-8, kiedy te poszukiwania trwały, więc minęło 20 parę lat, więc jeszcze wiele osób żyło, które bezpośrednich świadków tych wydarzeń. Także im naprawdę, tym osobom zawdzięczamy bardzo wiele. Zresztą Instytut Pamięci Narodowej uhonorował członków komitetu nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej. To w roku 2007 na Zamku Królewskim w Warszawie ta nagroda została wręczona. Zresztą nagrodę IPN-owską, medal Świadek Historii niedawno w czerwcu otrzymał również ksiądz prałat. To nagroda również przyznawana przez Instytut Pamięci Narodowej. Chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że ksiądz prałat rzeczywiście tym świadkiem historii jest i w pełni na tą nagrodę zasłużył. Jeżeli chodzi o upamiętnienie ofiar obławy augustowskiej, to o czym ksiądz dyrektor już wspominał, to duże przedsięwzięcie trwa to od 2005 roku, przybiera coraz szersze ramy. W tym roku taką ważną inicjatywą w ramach tych obchodów są wydawnictwa przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej, przez Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Chcieliśmy, żeby kiedyś przy okazji chyba 60. rocznicy była dyskusja na ten temat, że ciągle za mało wiemy, żeby zebrać te informacje w jednym miejscu. Ja myślę, że na monografię obławie augustowskiej przyjdzie jeszcze czas, a w tym momencie Instytut Pamięci Narodowej, Białostocki Oddział Instytutu przygotował wybór źródeł, który opowiada o obławie augustowskiej. A więc tych źródeł, począwszy od roku 45, od tych pierwszych meldunków spłynących z oddziałów leśnych Armii Krajowej, które mówią o tym, że siły sowieckie koncentrują się wokół puszczy, że coś się dzieje, że ruchy wojsk sowieckich, że zapowiada się jakaś sowiecka akcja przeciw Armii Krajowej, do tych najbardziej dramatycznych dokumentów, które mówią o poszukiwaniach, kiedy rodziny, najbliżsi zadają pytania, bezradne pytania do najróżniejszych władz, do Czerwonego Krzyża, szukając swoich najbliższych, poprzez dokumenty, które dokumentują dochodzenie w sprawie obławy augustowskiej, aż do wspomnień osób, które tą obławę przeżyły, czy osób najbliższych. Także taki tom się ukaże właśnie 17, o czym mówił ksiądz dyrektor, 17 lipca będzie taka prezentacja tego tomu. Kolejne wydawnictwo, to wydawnictwo również wydane przez Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, wydawnictwo przygotowane przez panią Alicję Maciejowską, która jest jedną z członkiń tego komitetu właśnie poszukiwań ofiar obławy, to Przerwane życiorysy. Tytuł wymowny, po prostu często właśnie młodzi ludzie, tak jak ksiądz prałat mówił, 17, 22 lata i te życiorysy przerwane właśnie w tak młodym wieku. I to o tych osobach opowiada ta książka. Ciągle szukamy
pełnej, chcemy mieć tą pełną listę. Ciągle brakuje tych osób, ale właśnie to, te wydawnictwa chcemy zaprezentować. No i te wydarzenia właśnie 18 lipca, msza święta, i przy tej okazji zresztą chcielibyśmy, żeby oprócz młodzieży, to zresztą propozycja księdza biskupa, ordynariusza łódzkiego, żeby była tam młodzież oazowa, chcielibyśmy, żeby towarzyszyła jej młodzież harcerska, właśnie do harcerzy, przede wszystkim do harcerzy, chociaż do innych osób jest skierowane takie wydawnictwo, Posłanie z historii, przygotowane właśnie i w dużym nakładzie rozesłane do harcerzy w całym kraju. I myślę, że tutaj właśnie w tym wydawnictwie skromnym, informacyjnym, będą następne, znalazł się dość wymowny apel. Apel podpisany przez dwie osoby. Nazwisko jednej jest w czarnej ramce, to pan profesor Janusz Kurtyka. I ten apel podpisał właśnie pan profesor Janusz Kurtyka i pan profesor Cezary Kuklo, dyrektor Białostockiego Oddziału Pamięci Narodowej. Myślę, że tych kilka słów krótkich warto teraz zacytować.